Wrocławskie Afrykarium to unikatowy kompleks basenów i zbiorników wodnych. Spotkać tu można różne gatunki zwierząt z okolic Czarnego Lądu. Mało kto jednak wie, ilu zabiegów wymaga utrzymanie 15 tysięcy metrów sześciennych wody. Podstawowym parametrem jest oczywiście zasolenie. Pomiar wykonywany jest za pomocą refraktometrów firmy Atago. Nowoczesny wodoszczelny refraktometr Master pozwala na bardzo wygodne nanoszenie próbki. Jest wyposażony w system automatycznej kompensacji temperatury ATC oraz jasną optykę ze skalami zasolenia i ciężaru właściwego. Mały, lekki, wytrzymały Master Esmil Alpha jest zawsze doskonałym wyborem. To solidny, dobrze wyposażony refraktometr, idealny do rutynowych pomiarów. W rozległym Afrykarium liczy się jednak czas i wygoda. Wymagania te spełnia automatyczny, cyfrowy refraktometr PAL-06S. Własne źródło światła pozwala na pracę niezależnie od warunków otoczenia, zaś pomiar zajmuje dosłownie 3 sekundy. Kilka kropel wody destylowanej i naciśnięcie przycisku 0 wystarcza, by refraktometr szybko skalibrować. PAL-06S jest w pełni zautomatyzowany i po nałożeniu próbki sam dba o prawidłowy pomiar. Funkcja ELI kontroluje oświetlenie zewnętrzne, zaś ATC dba o kompensację temperatury. Wodoszczelna konstrukcja bardzo ułatwia utrzymanie refraktometru w czystości. Kieszonkowe refraktometry PAL to obecnie standard w szybkich pomiarach refraktometrycznych. Małe, wygodne, całkowicie szczelne i zautomatyzowane. Refraktometr PAL-06S. Ten sprzęt wybierają profesjonaliści.